Chwalony Pan Jezus. Na wieki wieków. Amen. Jakbym powiedział, że jesteście prawie tak radośni, jak ci tu, którzy byli 3 tygodnie temu, to bym trochę przesadził. Ale i tak miło was spotkać. Dobrze się dzisiaj szło. To dobrze. Oby tak dalej. Ksiądz Marcin mnie prosił, żebym powiedział o pielgrzymce od strony kuchni, powiedzmy. Ale nie chciałbym mówić od strony pomieszczenia. Pozwólcie, że jak mogę, to bym powiedział trochę tak od swojej. Tak jeszcze nikomu nie mówiłem. Znaczy, może nie nikomu, młodzieży trochę. Chciałbym wam powiedzieć o swoich marzeniach. Mogę? Dzięki. Ale nie mówcie nikomu, dobra? Okej. Okay. Jak byłem mały, miałem kilka lat, kilka w sumie, pierwsze klasy szkoły podstawowej, to wiecie, że każdy chłopak chce być jak tata wtedy, nie? Mój tata nie był księdzem. Mój tata pracował w biurze. Miał taki neseser. Z zawodu był kierownikiem. Znaczy tak to wtedy widziałem. I z tym neseserem codziennie 15 po trzeciej wracał z pracy. Taki czarny, ładny, z dwoma spinkami, pamiętam jak dzisiaj. Stał przy schodach, wiecie, tam do góry u nas. Wiecie, jak nikt nie widział, ale nie mówcie to u tego tacie. Jak nikt nie widział, to brałem ten neseser i sprawdzałem, co tata tam ma. Te papiery różne takie. Czasem dopytałem, czym się tak zajmuje, nie? Co to są te papiery, a tata mówi, no to są takie ważne papiery, nie? No co mi będzie tłumaczył? Więc moją ulubioną zabawą wtedy były ważne papiery. Jak tacy, gdy były potrzebne jakieś kartki, to ja je brałem, część tam na biurku przekładałem jedna po drugiej. Uwielbiałem, jak się tata podpisywał, bo miał tak misteryjny podpis, do tej pory mam, że to się w głowie nie mieści. Ja oczywiście nie miałem tak, zresztą do dzisiaj nie umiem. I to było moje marzenie z dzieciństwa, które mi no, oczywiście uleciało potem. Potem chciałem być jak wszyscy strażakiem, później aktorem. Aż w końcu z Bożego przypadku tak zwanego zostałem księdzem. Tej historii akurat nie będę dzisiaj opowiadał. Aczkolwiek w jakimś momencie mojego życia pasją i marzeniem stało się robienie tego, co Pan Bóg wymyślił. Bo nabrałem takiego przekonania, że to przynosi najwięcej szczęścia, znaczy do dzisiaj nabieram. Gdzieś dane mi było, wiecie, poznać ileś tam młodych ludzi. Całe mnóstwo właściwie. Kiedyś byłem na letnicy. Jakoś dziwnie przeżywaliśmy tę letnicę, bo jak razem z moimi przyjaciółmi pomyśleliśmy, zróbmy to samo w Luboszycach. Pochodzę z Luboszyc. To jest taka wioska, nas jest we wiosce tyle, ile tutaj was mniej więcej. No może trochę więcej, ale niewiele. W każdym razie postanowiliśmy letnicę powtórzyć w Luboszycach i tak powtarzaliśmy ją przez 10 lat. Na pierwszym spotkaniu, kiedy byliśmy przygotowani na 300 osób, przyjechało 15, znaczy przyszło, to były takie omyś zakrętne. Spotkanie dla młodzieży dekanatu, 15 osób, 6 ołów i my. Fajnie było, ja miałem łzy w oczach. No ale co zrobić, po 10 latach ludzi przyjeżdżało 450, nie wiadomo skąd. Wiecie, zawsze mówiłem, jak przygotowywaliśmy to spotkanie z przyjaciółmi, że więcej daje nam niż to spotkanie, przygotowanie do tego spotkania. To jak wymyślaliśmy tam przeróżne rzeczy. To wszystko pomogło mi w którymś momencie odkryć to, że Pan prawdopodobnie chce, żeby był księdzem. Co mnie ostatecznie bardzo ucieszyło. Zostałem księdzem, że biskup mnie posłał do Raci Boża, do parafii Matki Bożej. Zielonego pojęcia nie miałem, gdzie to jest. Aczkolwiek znalazłem to na mapie, i tam spędziłem 4 lata swojego życia. To były cudowne 4 lata. Pozdrawiam resztę. A, jest. Nie dużo, ale jest. Więc to były 4 lata w dużej mierze spędzone z młodymi ludźmi, od których się wtedy bardzo dużo nauczyłem. To były 4 lata, w których ciągle co miesiąc powtarzało się czuwanie w anuncjacie, którzy z was być może je znają. Pojechaliśmy na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu. Muszę przyspieszyć chyba tą historię. Pojechaliśmy do Madrytu
I wtedy, wiecie, jak przeżywałem te Światowe Dni Młodzieży, myślę sobie, ale by cudownie było zorganizować je w Polsce. I tak sobie myślałem o tym jako o marzeniu takim trochę nierealnym, przecież Światowe Dni Młodzieży w Polsce w Częstochowie już były, to się już nie powtórzy. Poza tym, jak były w Madrycie, to teraz będą gdzieś na innym kontynencie. Na dodatek papież powiedział, że następne będą w Rio. To sobie myślę, to my pojechali. No i tak wróciłem do Rzeczy Boża, dalej pracując z młodzieżą i ucząc się wielowi. Z tym marzeniem, które gdzieś tam też szybko zgasło, bo przecież było strasznie nierealne. Aczkolwiek w międzyczasie dostałem się do Szczepanowic. Tam ksiądz biskup mnie posłał. Też miałem pracować z młodzieżą, co starałem się czynić. No i przyszło to Rio i przyszedł taki czas, kiedy już można się było zgłosić, ale już prawie nie, bo już był koniec tego w ogóle czasu. Przekonał mnie mój proboszcz do tego, żebym tam pojechał. Pomógł mi się zadłużyć. No i jakoś pojechałem. Te 3 tygodnie w Rio to był jeden z piękniejszych czasów w moim życiu. I to, co się tam działo, było już w ogóle niesamowite, też nie będę tego opowiadał. Aczkolwiek jeszcze cudowniej było wtedy słyszeć, że podać, tak na początku słuchaliśmy, że podać następne Światowe Dni Młodzieży będą w Krakowie. Nie do pomyślenia. Była tam taka sytuacja, i to akurat opowiem, być może słyszeliście gdzie nie gdzie. My byliśmy pod mega wrażeniem tego, jak młodzi ludzie są tam zaangażowani w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Byliśmy w parafii w Italii, w Niterói, cudowne miasto, zaraz obok Rio de Janeiro, miasto uśmiechu. I bardzo to odzwierciedla tych ludzi, którzy tam żyją. Oni tam w Italii zajmują się rybołówstwem. Ocean tam mają, ujście z zatoki, to im przy Rio. I pokazywali nam kiedyś, jak łowią ryby. Zwykle łowią o świcie, ale wtedy no, nie kazali nam o świcie stawać. Pomyśleli, a pokażemy im w południe, najwyżej nic nie złowimy. W południe ponoć ryby nie biorą. Znaczy, one nie biorą, bo są zabierane. W te południe wypłynęli łodzią, wyrzucili te sieci, lina z jednej strony, z drugiej kazali nam to ciągnąć. No to my ciągniemy. Ciężko, bo ciężko coś. Oni tak krzyczeli, ja myślałem, że tak zawsze krzyczą. Prawdopodobnie tak zresztą. Aczkolwiek wtedy krzyczeli też dlatego, że tych ryb, jak się potem okazało, było jakoś nieziemsko dużo. Znaczy dla mnie to było dużo. To były tysiące ryb wyciągnięte w tej sieci na tym plażę. 8 takich żółwi nie przeszedł. Te żółwie wrzucili z powrotem do oceanu, bo tego się nie łowi. A te ryby takie małe tam leżą wszystkie. I my sobie robimy zdjęcie przy tych rybach. Mnóstwo ryb, młodzież z Polski, młodzież z Itajku, cak-cak. Na drugi dzień na gazecie, w gazecie miejscowej na pierwszej stronie to zdjęcie z napisem cudowny połów w Niterói. I sobie myślę wtedy, jak Pan Jezus powiedział, odkąd ludzi łowić będziesz. Myśmy chodzili do takiego księdza z księdzem Adamem Rogalskim, nie wiem czy znacie, i mówimy tak, proszę księdza, ci wszyscy młodzi ludzie, nas było 80 i ich było też 80 w mojej parafii, nie? Proszę księdza, ci wszyscy oni są zaangażowani w parafii? A ten ksiądz mówi, nie, nie, to nie są wszyscy, zwykle jest ich więcej. I my słysząc o tym Krakowie myślimy sobie, z kim my to będziemy robić? Bo nie wiem, czy wiecie, ale wtedy o młodzież parafii, nie jednej parafii nie było łatwo. Dzisiaj też nie, jednej nie jest. A potem popatrzyłem sobie na te ryby i to, co Pan Jezus Piotrowi powiedział, odkąd ludzi łowić będziesz, i sobie pomyślałem, a może to wszystko jest dobry czas na to, żeby oni się dali złowić? Jak 3 lata temu okazało się, że ten Kraków jest naszym zadaniem, to jak rozmawialiśmy z księżmi o tych przygotowaniach, to bardzo często mówiłem o tym cudownym połowie w Niterói. I mówiłem, że być może to jest czas na to, żeby cudowny połów wśród młodych ludzi zdarzył się w Polsce. Minęły 3 tygodnie od nich diecezja, 2 od Światowych Dni Młodzieży. I właściwie jesteście pierwszymi, którym to mówię jak otwarcie. Cudowny połów się wydarzył. Tu powinny być brawa. Cudownie się wydarzył, że brawa. Tak to widzę, a nie wiem, czy widzicie to widzicie. Wracam do moich marzeń. Tak to Pan przeciwnie poukłada,
że te moje najprostsze w świecie pragnienia typu ważne papiery i te o wiele głębsze i poważniejsze i bardziej dorosłe, te, które przełożyły się na Bożą wolę, to znaczy takie pragnienie i takie marzenie, żeby robić to, co Pan Bóg chce, to wszystko Pan Bóg w nieziemski, absolutnie nieziemski sposób połączył w tym jednym wydarzeniu, które się rozciąga na bardzo długi czas. Do Światowej Dni Młodzieży przygotowywaliśmy się przez ponad 2,5 roku. Podpisałem całe mnóstwo ważnych papierów. Do tej pory mam ich mnóstwo na biurku. Mam ich nawet trochę dość. Aczkolwiek, kiedy to podpisywałem czasem z samego początku, przypomniało mi się to dziecięce pragnienie sprzed wielu, wielu lat i pomyślałem, w życiu nie dążyłbym do tego, żeby kiedyś je realizować. Pan Bóg miał na to lepszy pomysł. Jak byłem klerykiem, moi koledzy wiedzą, naprawdę chciałem być diecezjanem niż pasterzem młodzieży. Ale nigdy księdzu biskupowi nie mówiłem o tym pomyśle ani o tym pragnieniu. Nawet nie robiłem niczego, żeby być, tak szczerze powiedziawszy. Ale Pan Bóg jakoś w tym swoją drogę znalazł. Nie wiem dlaczego. Chcę Wam tylko powiedzieć, że ten ostatni czas to jest czas, w którym przeżywam niesamowicie dobroć Pana Boga. Dobroć Pana Boga, która sięga o wiele dalej niż nasze marzenia. Papież bardzo często mówił w Krakowie o tym, do młodych ludzi o tym, że mają mieć odwagę marzyć. W ogóle słyszałem gdzieś o takim księdzu, który mówił, znaczy pobożny ksiądz, dobry, ale wydaje mi się, że przegiął. Mówi, musimy uważać, żeby nie realizować swoje marzenia. My nie mamy realizować swoich marzeń, my mamy realizować wolę Bożą. A kto powiedział, że marzenia nie mogą być wolą Bożą? Czy nie jest naszym zadaniem raczej połączyć jednego z drugim? Albo czy nie jest naszym zadaniem jakoś pozwolić Panu Bogu, żeby je połączył? Światowe Dni Młodzieży, jeżeli mnie pytacie, ksiądz Marcin nie zapytał, no to odpowiadam. Światowe Dni Młodzieży dla mnie są czasem doświadczania niezwykłej dobroci Pana Boga. Bardzo to w sobie przeżywam i myślę sobie o takiej tajemnicy, która się rozgrywa w sercach setek tysięcy, milionów młodych ludzi, którzy poczuli w tym czasie, że Pan Bóg jest dobry. Ksiądz Marcin powiedział, że wszyscy widzieliśmy Światowe Dni Młodzieży na naszych ekranach. Wielu z Was tam było, prawda? Poczuliście tą niezwykłą atmosferę, nie? Albo widzieliście ją, nie? A zadaliście sobie pytanie, skąd ona się wzięła? Zadaliście sobie pytanie, skąd się wzięła ta radość w ludziach, którzy tam byli? Skąd oni mieli siłę, żeby stać na przystanku, mimo że tramwaje są jakoś dziwnie ciągle wstrzymane i pojawia się tam napis, że za minutę podjedzie i te napisy tak znikają, tramwaj po tramwaju, a ani jeden nie podjeżdża. To było więcej tramwajów, widmo niezwykłych. A oni dalej śpiewali. Zaczęło padać. To ubrali swoje kolorowe peleryny i dalej śpiewali. A wierzcie mi, że po całym dniu to nogi generalnie bolą bardziej niż was teraz, być może. Bo to trochę było chodzi, pewnie mniej kilometrów, bo wiele zresztą nie chodzi o to, żeby porównywać. Aczkolwiek skąd ta cierpliwość w tych młodych ludziach, skąd ta życzliwość, którą do siebie mieli? Jak już po 10 tramwajach widmo przyjechał jeden i wszyscy postanowili do niego wejść. Kiedy tam było tak strasznie tłoczno, to skąd ich to przekonanie, żeby dalej śpiewać? Czemu krakowianie najpierw wyjechali z Krakowa, ponieważ na 800 tysięcy wyjechało 500? Czemu niektórzy wracali? Wracali, bo nie zwiedzieli niezwykłą radość. I pewnie zadawali sobie i oby sobie zadali to pytanie, skąd ta radość w nich? Skąd ta atmosfera? Jak papież kończył Światowe Dni Młodzieży w Rio i przemawiał do wolontariuszy, powiedział wtedy, nie zapomnijcie tego, coście tutaj widzieli. To jest zadanie dla nas na teraz. Młodzieży droga, byliście na Światowych Dniach Młodzieży? Zdania są zdecydowanie zróżnicowane. Jestem przekonany, że są to ci, którzy byli. Są ci, którzy nie byli, z różnych względów. Dzisiaj pewnie myślą sobie, szkoda.
Nie przychodzę wam powiedzieć, a nie mówiłem? Tak wam nie mówię. Jest wśród was wielu tych, którzy obserwowali Światowe Dni Młodzieży w telewizji. Widzieliście to. Więc nie zapomnijcie tego, coście widzieli. Nie zapomnijcie tego, co czuliście. Nie zapomnijcie tego, coście doświadczyli. Więcej. Podzielcie się tym. To jest nasz obowiązek. Opolskim wolontariuszom, to znaczy tym, którzy podczas Dnia Wspólnoty mieli za zadanie zorganizować wszystko to, co działo się na osiedlu Armii Krajowej, mówię tak, jak spotkaliśmy się na koniec. Pamiętacie, co poczuliście, kiedy widzieliście ten tłum ludzi, który wszedł na to osiedle? Niesamowicie kolorowy, rozentuzjazmowany tłum. Niezwykły tłum. Pamiętacie, co czuliście? Wiedząc, że nikt z nas nie mógł się spodziewać tego, co się tam wydarzyło. Że nikt nie mógł sobie tego wyobrazić. Wielu z tych młodych ludzi opolskich wolontariuszy żyło dotąd bez doświadczenia Kościoła. Więc mówię, pytam ich, pamiętacie, coście wtedy poczuli? I odpowiadam, to był Kościół. Pamiętacie to, co widzieliście w telewizji? Pamiętacie to, albo to, co czuliście, kiedy postaliście pośrodku tego tłumu? Pamiętacie ten moment adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy papież powiedział w sobotę niesamowicie o wygodnych i niewygodnych, co? O wyczynowych butach, które mamy ubrać na nogi zamiast kanapy, gdzie mamy ruszyć się z tej kanapy i iść, a potem postawić przed nami Pana Jezusa. Pamiętacie ten moment, jak tam klęczeliśmy z ponad 2 milionami ludzi? Pamiętacie ten moment i to, co czuliście? To, że być może był ktoś, kto nie słuchał, tak jak teraz mnie niektórzy, czy to coś zmienia? Pamiętacie ten tłum? To był Kościół. To był Kościół, którego bardzo potrzebujemy. Kościół się przed nami odsłonił. Kościół się nam objawił. Potrzebujemy tego obrazu Kościoła. Jak pójdziecie w młodzieży droga, wrócicie na katechezę, staniecie pośrodku swojej ukochanej klasy, w której nikt nie myśli tak, jak wy myślicie, to nie myślcie już nigdy, że jesteście sami i przypomnijcie się sobie to, co działo się tam. Jak to sami? To, że w twojej klasie nie ma nikogo, kto by myślał jak ty, kto by czuł Kościół jak ty, to znaczy, że jesteś sam? Bo ja widziałem 2,5 miliona ludzi, którzy mają takie same przekonania, być może jeszcze głębsze niż my. Widziałem tu na Górze Świętej Anny 1300 Francuzów, którzy pochodzą z krajów, w których nie tylko w klasie, ale i w szkole nie ma nikogo, kto by o Kościele myślał dobrze. Widzieliście, co oni przeżywali tu, albo jak dzielili się radością potem na Ożyńskiej? Co wyprawiali pod sceną na Placu Wolności? Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus, bardziej albo mniej świadomie, ale dlatego, że Pan Jezus, nie ma żadnego innego powodu, żadnej innej przyczyny. To jest istota Światowych Dni Młodzieży. Widzieliśmy Kościół, doświadczyliśmy Kościoła i nie, że nie możemy zapomnieć tego, cośmy widzieli. Więcej musimy się z tym podzielić. Młodzieży droga, kochana młodzieży. Tak sobie myślę, co zrobić, żeby nam to nie uciekło. Znaczy myśleliśmy sobie razem z zespołem w centrum. I wpadliśmy tak szybko, bo są wakacje i jakby ten czas nie sprzyja zorganizowanym akcjom. Wymyśliliśmy szybką akcję i szybki projekt nazywa się W opowieści się nie mieści. Są takie opowieści, w których się nie zmieści to, co chcemy powiedzieć. Tak jak na przykład tym, co próbuję wam przekazać. Zawsze mamy wrażenie, że to, co przeżyliśmy po pielgrzymce, będziecie mieli tak samo. Tego się nie da opowiedzieć. Oczywiście, że nie. Aczkolwiek nie możemy nie próbować opowiadać. Znaczy, musimy próbować opowiadać. Bo nie ma innego wyjścia. Co się dzieje wtedy, kiedy opowiadamy? Najpierw upłakamy to sobie sami. Najpierw sami to sobie nazywamy. Musicie, kochana młodzieży, halo! Słyszycie? Poukładajcie sobie w głowie i w sercach to, coście przeżyli.
Nazwijcie to sobie. Napiszcie na kartce. Nagrajcie na wideo. Telefonem swoim. Czymkolwiek. Nagrajcie to sobie. Ja myślę, że pielgrzymka jest nawet dobrym tłem, żeby to nagrać. Nie? Taki mam pomysł. I oznaczacie to hashtagiem w opowieści się nie zmieści i umieszczacie na Facebooku. I wtedy się tym dzielimy. Nie? Normalnie, co? Jak nie chcecie koniecznie wideo, to napiszcie to w mailu i wyślijcie na maila w opowieści się nie zmieści @botafer.pl. Mamy to? Czy wysłać wam SMS-y? Ale mówię całkiem serio. Musimy to sobie opowiedzieć. Jakby to nie chodzi o jakieś super niesamowite historie, wiecie, że ktoś się super nawrócił 15 minut, nie? Bo spotkał przystojnego głowa, czy coś. Nie muszą być super niezwykłe historie. Pan Bóg przychodzi w lekkim powiewie także, a może przede wszystkim. To zadanie, żeby się tym dzielić, jest zdecydowanie zadaniem dla każdego z nas i nie możemy pozwolić, żeby zbyt szybko to, co wydarzyło się wśród nas, zapomnieć. Chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, zerknę tylko szybciutko. Jeszcze jedną rzecz. To, jak poukładały się nam Światowe Dni Młodzieży czy Dni Diecezji, to też jest absolutnie niesamowite. Wyszliśmy z przekonania, że najważniejsze jest spotkanie. O, niektórzy wiedzą. Spotkanie. Najważniejsze jest spotkanie. Uwaga, ćwiczymy, najważniejsze jest słabo. Jak pójdziecie pielgrzymką, to chodzi o to, jest jakaś pokutna, że w milczeniu idziecie cały czas? Nie! Jak dojdziecie do domu i ktoś was przyjmie uroczyście po swój dach, to zakotwiczycie się pod prześcieradłem i będziecie tam spać? Nie! Najpierw musicie wyjść gospodarzom naprzeciw, bo najważniejsze jest... Dobrze, prawie dobrze. Wyszliśmy z tego założenia, że młodzież musi się spotkać ze sobą. I ułożyło nam się to właśnie zdanie, które wykrzykujemy. Najważniejsze jest spotkanie. Powtarzaliśmy je bardzo często, najczęściej w tym kontekście, że trzeba organizować ogniska, bo wtedy młodzież się spotka ze sobą. Ale doszliśmy przez działanie Ducha Świętego, mówię to z pełną odpowiedzialnością, bardzo szybko do tego, nie bardzo szybko, przez 2 lata, doszliśmy do tego, że nie ma w chrześcijaństwie nic bardziej podstawowego niż spotkanie. Że w chrześcijaństwie wszystko od spotkania się zaczyna. I nic w chrześcijaństwie bez spotkania się nie dzieje. Chrześcijaństwo nie jest spisem zakazów i nakazów. Chrześcijaństwo, jak mówił papież Benedykt, jest spotkaniem z wydarzeniem, z osobą Jezusa Chrystusa. To jest istota tego, w co wierzymy, w kogo wierzymy. Czy pielgrzymka nie jest jednym wielkim, ogromnym spotkaniem, nieustannym spotkaniem, niezwykłym spotkaniem? Czy to, że idziecie i wkładacie w trud wasze pielgrzymowanie, nie jest jakby okazją do spotkania? To jest niepojęte. Uczyliśmy się tego wszystkiego z Nazaretu, bo tak nazywała się nasza diecezja. I spotkaliśmy się w Dzień Wspólnoty tutaj, w tej grocie. Kto z was tu był, wie, jak było tu pięknie. Jak było tu absolutnie niesamowicie. Jak Liban stał na tych schodach i nie chciał zejść. Jak nie dało się ogłosić, że najpierw mają być ci, którzy ją napoczą. Jak Włosi się zgubili. Nie różne inne historie. Ale to jest przygoda Nazaretu. Nazaret jest takim miejscem, z którego się wychodzi. Nie będę całej teologii, którą odkryliśmy, opowiadał, ale prawda jest taka, że nikt w Nazarecie do końca życia pozostać nie może. Nazaret jest miejscem, z którego się wychodzi. Jest miejscem, z którego jesteśmy posłani. Tak jak Światowe Dni Młodzieży i Kraków jest miejscem, z którego jesteśmy posłani do świata i do naszych klas, przyjaciół i tak dalej. Aczkolwiek Nazaret jest miejscem, gdzie spotykamy Pana Jezusa i stamtąd wychodzimy. Pielgrzymi dostali takie worki. Tu jest napisane, czy może być co dobrego z Nazaretu. Tak powiedział Natanael do Filipa, zastanawiając się, kim jest Pan Jezus. Może być co dobrego z Nazaretu? Chodź i zobacz, odpowiedział Filip. Zaprosił go, powiedział, chodź i zobacz. Kupcie sobie te worki. Niech wam o tym przypominają. Niech wiszą w waszym domu, możecie wisować, nie wiem, środkę do zębów czy coś.
Aczkolwiek one do końca życia nam o Nazarecie będą przypominać. To jest oczywiście troszeczkę reklama, co mówię, ale przy okazji, znaczy może inaczej. Najpierw chcę powiedzieć o treści, a potem o reklamie. I jeszcze jedna rzecz, ale to jest w ogóle super. Ja bym chciał, żebyście jakby to zrozumieli, bo ktoś do was podejdzie z kubkiem, nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. Chcieliśmy coś dać pielgrzymom, żeby było to symbolem spotkania. Pomyśleliśmy, co się robi, jak się spotyka człowiek. No, generalnie coś pije, to dajmy kubki. I teraz wymieniliśmy to tak. Na tym kubku z jednej strony jest Matka Boża, a z drugiej strony jest Święta Elżbieta. A na tym kubku z jednej strony jest Matka Boża, z drugiej strony jest Gabriel. Tu stawi takie same figury na Dniu Wspólnoty. Więc co my tu mamy? O, zwiastowanie, ale fajne. A tu ktoś patrzy na ten kubek, inny napar, co? No, nawiedzenie, ale fajne. I teraz ten sobie tutaj leje, no nie chcę reklamować, ale taki czarny napój najlepiej, bo to jest na żółtym, to dobrze widać wtedy. Tu sobie nalewa na przykład, a no mleka, o, kakao, super. Tu sobie nalewa kakao, tu kakao i teraz szuka. Nie można kakao pić samemu, szuka kogoś, kto ma kubek, tak? Spotykają się dwa kubki, wy tego w ogóle nie widzicie, ale ja wam opowiem. Nagle, niespodziewanie, Gabriel stoi naprzeciw Matki Bożej, a z drugiej strony Elżbieta stoi naprzeciw Matki Bożej. Wtedy dzieje się spotkanie. To nie ma, że jeden kubek, nie, nie, nie. To się trzeba spotkać. Dwa kubki w cenie 10 zł, bo ile bez straszy. Powiem wam jeszcze tylko, znaczy tak trochę żartuję oczywiście, że tak, ale tam są i koszulki z tym spotkaniem. To chcemy jakby wam dać, żebyście się też tym ucieszyli, a jak wy się czymś podzielicie z nami, kupując to, to my postaramy się spłacić światowym młodzieży. Natomiast o wiele bardziej istotne jest to, i to mówię z całym przekonaniem, o wiele bardziej istotne jest to, żebyśmy się coś z tych światowych dni młodzieży nauczyli, żebyśmy się to zapamiętali i żebyśmy się tym dzielili.